Pan poseł się zgłaszał. Bardzo proszę. Tak, ja mam pytanie odnośnie wydatków, ponieważ zostały obniżone wobec roku 2019 przy jednoczesnym podniesieniu o 6% wynagrodzeń. Czy w związku z tym są to odpowiednie pieniądze, żeby zagwarantować nasze działanie, ponieważ no, wiadomo, że geopolitycznie no, dużo zawirowań w ostatnim czasie nastąpiło i powinniśmy raczej chyba zwiększać wydatki w naszym zakresie. Tym bardziej, że mamy te pieniądze, skoro w zeszłym tygodniu o 2 miliardy podnieśliśmy pieniądze na TVP i inne media publiczne. I drugie pytanie, ponieważ jest napisane, że ambasada RP w Berlinie budowa nowej siedziby. Ten temat się ciągnie już z tego, co wiem, kilka lat, więc proszę mi powiedzieć, na jakim etapie jest ten temat i kiedy w końcu zostanie zakończony. Na początek to podstawowe pytanie, czyli kwestia wysokości budżetu całościowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rok 2020. Rzeczywiście tutaj doszło do niewielkiej redukcji tego budżetu. To się odbyło zgodnie z wymogami stabilizującymi reguły wydatkowej, ograniczającej wzrost wydatków. A taka jest odpowiedź na to pytanie. Tego rodzaju wydatki zostały zabezpieczone i w ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie stanowi to zagrożenia dla realizacji zadań ministerstwa. Wszystkie te zadania, o których mówiłem we wstępnej części, zostaną zrealizowane. Dotyczy to zarówno wydatków inwestycyjnych, o czym za chwilę szczegółowo powiedzą przedstawiciele resortu, jak i wydatków na prowadzenie polityki zagranicznej w zakresie wszystkich dotychczasowych zadań. Zwiększenie wynagrodzeń rzeczywiście jest konsekwentnym przejawem polityki MSZ, polityki administracji publicznej i rządu jako takiego, dlatego że uważamy, że dobrze wynagradzana służba cywilna i służba zagraniczna jest podstawą tego, żeby sprawnie funkcjonowało nasze państwo. I to rzeczywiście cieszę się za docenienie, z powodu docenienia tego faktu. Natomiast z Berlinem, który trwa bardzo długo, jest sytuacja następująca. Przez różne perypetie, które wcześniej się działy, doszło do tego, że no, czas upłynął i prawo niemieckie się zmieniło w różnym zakresie, jeżeli chodziło o normy budowlane, normy akustyczne, normy elektryczne i inne. I w zeszłym roku należało dostosować dokumentację tak, żeby ona mogła być dokumentacją, którą mógłby po prostu zweryfikować ewentualny jakiś oferent, mógłby się wypowiedzieć na ten temat, mógłby po prostu złożyć legalną, dobrze wyglądającą ofertę, na podstawie której byłby w stanie to zrealizować. Więc tą dokumentację kilka miesięcy aktualizowaliśmy i obecnie jest pierwszy etap przetargu. Na naszych stronach wisi ten pierwszy etap przetargu. Myślę, że on zakończy się w około połowy lutego. Potem będziemy analizowali te firmy, które przejdą ten tak zwany etap preselekcji i będzie rozpoczęty drugi etap. Drugi etap potrwa mniej więcej do końca maja. Wszystko zależy od tego, czy będą odwołania, czy nie będzie odwołań. Jeżeli nie będzie odwołań, no to tak na dobrą sprawę zaraz po połowie roku może nastąpić podpisanie umowy i znów organizacja, zależy to od mobilności firmy. W Niemczech jest dużo prościej, mniej obostrzeń tych wynikających z tematów technicznych, więc większa liczba podmiotów dopuszczonych do realizacji, więc może nastąpić to szybciej, tak przypuszczamy, i w 2023 powinna zakończyć się ta budowa.